Polska potrzebuje lewicy, potrzebuje prawdziwej, zjednoczonej lewicy. My jako organizacja, jako Razem, SLD i Wiosna dojrzeliśmy do tej decyzji. W ubiegłym tygodniu nasi liderzy Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg podjęli decyzję o wspólnym starcie do wyborów. Zaraz po tym we wszystkich województwach rozpoczęliśmy rozmowy, również w województwie łódzkim wspólnie rozpoczęliśmy rozmowy i przygotowujemy się do wyborów. Nie tylko do wyborów, ale również do wydarzeń, dlatego zobaczą nas Państwo na ulicach, będziemy jednością i mam nadzieję, że zmienimy oblicze tej ziemi. Dziękuję. Mamy do czynienia z postępującymi zmianami klimatu, które zagrażają podstawom naszej egzystencji. Mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem w ochronie zdrowia, który uderza w polskich pacjentów i pacjentki. Czy wreszcie to, co widzimy przez ostatnie 4 lata, czyli ciągłe ataki obozu rządzącej prawicy na prawa obywatelskie, prawa kobiet, czy wreszcie prawa mniejszości. I tylko lewica jest w stanie na te wyzwania odpowiedzieć. To właśnie lewica, to właśnie organizacje lewicy, Wiosna, SLD, Razem pokazało, że mają odwagę, mają siłę i mają determinację do tego, żeby tym innym wyzwaniom sprostać. Trzy główne partie polityczne, Wiosna, Razem i Sojusz Lewicy Demokratycznej już są razem, a mam wrażenie, że w najbliższych dniach do tej wielkiej lewicowej rodziny, wielkiej lewicowej drużyny dołączą inne ugrupowania. Wiemy, że dołączyło już PPS. My zapraszamy w regionie łódzkim i w Łodzi wszystkich lewicujących przyszłych partnerów do współpracy. Będziemy każdego dnia namawiać i rozmawiać z lewicowymi organizacjami, tak żeby reprezentacja lewicy na listach w województwie łódzkim była jak najszersza. To jest nasz plan i to jest nasza ambicja. Będziemy mówić o sprawach światopoglądowych, ale będziemy mówić też o sprawach polskiej demokracji, polskiej praworządności, ale to, co dla lewicy najważniejsze, będziemy mówić o sprawach pracowniczych i sprawach socjalnych. To na pewno będzie w naszym programie i nasze kandydatki i nasi kandydaci będą otwarcie przekonywać do ideałów lewicy na ulicach Łodzi, Piotrkowa, Sieradza, ale również w mniejszych miejscowościach naszego regionu. Musi być w Sejmie miejsce posłów i posłanek lewicy po to, żeby miliony Polek i Polaków wreszcie miało swoją reprezentację. Ja głęboko wierzę, że ta koalicja, koalicja lewicy jest na to najlepszym sposobem i wiem, że za te kilka miesięcy będziemy mogli z takiej reprezentacji, lewicowej reprezentacji, silnej lewicowej reprezentacji w polskim Sejmie się cieszyć. Dzięki. Lewica 26 maja w województwie łódzkim zdobyła 260 tysięcy głosów. Kandydatki i kandydaci Zielonych, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii Razem, partii Wiosna zdobyli 260 tysięcy głosów na 900 osób głosujących. To blisko 30% wszystkich głosów. To jest potencjał, to jest siła do tego, aby walczyć o jak najlepszy wynik w wyborach do Sejmu i Senatu. My jesteśmy otwarci na wszelkie koalicje, nie tylko na Zielonych, ale również inne partie o progresywnych wartościach, ale też i organizacje społeczne, takie jak ruchy kobiece, jak klimatyczne ruchy. Także tutaj jesteśmy, również związki zawodowe. Zapraszamy do współpracy i będziemy również tutaj w województwie łódzkim z tymi środowiskami rozmawiać. My będziemy skupiać się, aby każdego dnia wychodzić i przekonywać do naszych postulatów, do naszego programu, bo to jest w tym momencie najważniejsze. I będziemy głosić tę dobrą nowinę. Lewica jest jedna i lewica jest razem.